Grudzianna. Bazylika pod wezwaniem Matki Bożej Świętorodzinnej. W tych murach z głównego ołtarza od wieków spogląda na swój wierny lud Matka Boża wraz ze świętą rodziną. Po prawie 300 latach, w okresie których słynącego z cudów wizerunkowi świętej rodziny składały hołd koronowane głowy i wybitni synowie naszej ojczyzny, dokonano koronacji Matki Bożej, świętego Józefa i Pana Jezusa, a działo się to w dniach 18 sierpnia roku pańskiego 1968. My, mieszkańcy ziemi opoczyńskiej, jesteśmy dumni, że wówczas nasze sanktuarium gościło duchowieństwo z całego kraju, na czele z trzema filarami naszego kościoła, prymasem tysiąclecia kardynałem Stefanem Wyszyńskim, metropolitą krakowskim kardynałem Karolem Wojtyłą, naszym umiłowanym Ojcem Świętym, oraz księdzem biskupem, ojcem duchowym naszej diecezji, Piotrem Gołębioskim. Aby przybliżyć te wiekowe wydarzenie, przed 40 laty sięgnijmy do kronik księdza Natera, do wspomnień bezpośredniego uczestnika tejże doniosłej uroczystości, księdza Jana Drewniaka. Uroczystego obchodu 40. rocznicy koronacji uważałem za stosowne najpierw przedstawić, jaka była atmosfera przedkoronacyjna przy sanktuarium i w okolicy. Sierpniowe dni przeżywane są w gorące przygotowań ostatecznych do koronacji, która ma się odbyć 18 sierpnia. Opóźnione żniwa się kończą. Coraz więcej grup pątników, turystów, ciekawskich przyjeżdża do Studziany. O uroczystości bowiem wiedzą wierni nie tylko z diecezji sandomierskiej, gdzie już w maju czytanki podczas nabożeństw maryjnych zawierały treści przede wszystkim odnoszące się do studziańskiego wizerunku. W czerwcowo-lipcowym numerze Kroniki Diecezjalnej ukazał się artykuł księdza Władysława Natera pod tytułem W przededniu koronacji obrazu Matki Boskiej w Studziannie. Zainteresowanie zbliżającą się uroczystością koronacyjną jest duże i przekracza granice diecezji. Nie tylko w każdą niedzielę, ale i w dni powszednie przybywają tu różne grupy pociągnięci nagłośnieniem o koronacji. Stróżowie sanktuaryjni rozsyłają programy, piękne afisze, książki o Studzianie. Rodziny studziańskiej parafii wysyłają wiadomości i zaproszenia do swoich krewnych i znajomych rozproszonych po całej Polsce. Stąd nie dziw, że uroczystość sierpniowa zgromadziła przy studziańskim sanktuarium ponad 250 tysięcy wiernych. Ostatnim mocnym czynnikiem zachęcającym ludzi do Studzianny na koronację cudownego obrazu Matki Bożej była odezwa przedkoronacyjna administratora diecezji księdza biskupa Piotra Gołębioskiego, którą odczytano we wszystkich kościołach diecezji sandomierskiej w niedzielę 4 sierpnia. Oto fragment odezwy. Ludu Boży diecezji sandomierskiej, bracia kapłani, katolicy świeccy, w niedzielę 9 czerwca bieżącego roku rozpoczęliśmy uroczyście w Sandomierzu jubileuszowy obchód 150-lecia istnienia naszej diecezji w połączeniu z Dniami Maryjnymi. Obecnie zbliża się główna uroczystość jubileuszowa, mianowicie koronacja cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny w Studziannie, wyznaczona na niedzielę 18 sierpnia. Głębokie przeżycie religijne koronacji obrazu w Studziannie niechaj umocni nas w postanowieniu odważnego stawiania czoła grożącym nam niebezpieczeństwom, aby dochować wierności Bogu, Jezusowi Chrystusowi, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom. Wyznaczenie miejsca na ołtarz koronacyjny i na plac dla uczestników uroczystości nie było łatwe. Ilość wybierających się do Studzianny była niewiadoma i w oparciu o doświadczenia z koronacji w innych miejscach, gdzie przybywało maksymalnie 100 tysięcy ludzi, nam trzeba było liczyć się z większą jeszcze frekwencją i dlatego zdecydowaliśmy się przygotować plac dla wiernych w ogrodzie, wycinając ponad 20 drzew owocowych, a ołtarz
usytuować w oparciu o południową stronę muru cmentarno-kościelnego. Zaangażowani cieśle, stolarze i inni majstrowie wykonali wielkie wzniesienie dla ołtarza koronacyjnego, mogące pomieścić 600 osób. Zdobniczo-artystyczne prace przy ołtarzu polowym wykonywał od 5 sierpnia specjalista ołtarzy koronacyjnych na całą Polskę, specjalista, brat Piotr Szafranek ze Zgromadzenia Chrystusowców z Puszczykowa. Do pomocy zostały zaangażowane osoby o zmyśle zdobniczo-malarskim, przeważnie z grona młodzieży. Centralnym mottem ołtarza było Magnificat, słowo wyrażające wdzięczność. Wdzięczność za ustawiczną opiekę Maryi, zwłaszcza w okresie 40-lecia drugiego już pobytu Filipinów od 1928 do 1968 roku, za opiekę i ocalenie ludu studziańskiego i zgromadzenia podczas ostatniej wojny 1939-45, aby służyć radą w przygotowaniach, przyjechali do Studziany m.in. ksiądz Jan Rataj z Gostynia, ksiądz Henryk Ostach z Kamiannej oraz ksiądz profesor dr Jerzy Pawlik z Katowic, jako że jest specem od koronacji. Niejedno poradził, niejedno skrytykował, za co wyrażaliśmy mu szczerą wdzięczność. Niemały wkład w przygotowanie uroczystości od strony kulinarnej miały siostry Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, siostry Suszki z Mariówki i siostry wspólnej pracy z Inowłodza. Wielki wręcz wkład pracy dali przez kilka tygodni nasi parafianie, mężczyźni, kobiety i młodzież. Angażowali się ochoczo, z wewnętrznym zadowoleniem, aby goście specjalnie zaproszeni łącznie z zespołami orkiestrowymi i chórowymi mieli się czym pożywić po uroczystej mszy świętej, trzeba było postarać się o sporą ilość prowiantu. Ksiądz minister uważał, że na 600 osób trzeba przygotować lokum i jedzenie. Parafianki studziańskie o to zadbały, przynosząc oskubane i wypatroszone kaczki i gęsi, a upieczone to zostało u sióstr w Mariówce. Jedna tylko kura była niewypatroszona, a to wystarczyło, że w całej piwnicy w sobotę przed uroczystością zapanował smród. Szczęśliwie, że to wcześniej zauważyliśmy. Ale ważniejszą od potrzeb dla ciała była konieczność zadbania o sprawy duchowe. Spowiednicy i konfesjonały, wszystko to zostało uwzględnione w przygotowaniach. Oczywiście parkingi, jakżeż ważna sprawa. Mimo, że było ich sporo przy każdej drodze i dróżce w pobliskich wioskach, wiele pojazdów mogło dojechać tylko do Inowłodza, bo naliczono około 10 tysięcy samochodów, które w dniu uroczystości przybyły do Studziany. O północy, 17 na 18 sierpnia, rozbrzmiały dzwony i zaczęła się formować procesja z cudownym obrazem w towarzystwie kilku księży biskupów pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Gołębiowskiego do ołtarza koronacyjnego. Niestety spory rzęsisty deszcz pokrzyżował plany. Uniemożliwił wyjście z procesji, a był ów deszcz błogosławieństwem, bo go nie było dłuższego czasu i kurz przykro dawał się we znaki. Nad ranem deszcz ustał, niebo się rozpogodziło i o godzinie 6 uformowała się ponownie procesja przy wielkim udziale ludu do ołtarza koronacyjnego. A pielgrzymi ciągle całą ławą napływali z wszystkich stron, wypełniając szeroką przestrzeń klasztornego ogrodu. Główna uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11. Przybyło na nią 16 biskupów i dwóch kardynałów z prymasem Polski, kardynałem Stefanem Wyszyńskim i kardynałem Krakowa Karolem Wojtyłą. Kapłanów z klerykami było ponad 500. Przybyły siostry zakonne, między innymi pochodzące z tutejszej parafii, a było ich 19. Wszystkich pielgrzymów uczestniczących pobożnie, rozmodlonych i rozśpiewanych przy towarzyszeniu orkiestry Stożka naliczono ponad 250 tysięcy.
Niezapomniane to były chwile. Chyba każdy tam obecny, z bliska czy z dala stojący na placu, przeżywał je w rozrzewnieniu i entuzjastycznie. Pomagały tym przeżyciom potężne śpiewy, różnobarwne stroje regionalne, purpury i fiolety, habity i sutanny, oryginalne kornety sióstr zakonnych, odświętny strój przedstawicieli senatów katolickich uczelni, rozmaitość sztandarów, feretronów. Wszystko to tworzyło atmosferę pełną dostojeństwa, radość opromienioną blaskiem słońca. Zanim orszak wyruszył z kościoła, hierarchów powitała grupka przedszkolaków pod kierunkiem Jasi i Równy z Porąb. Takimi słowami oto. Czcigodni arcypasterze, najpierw witają was dziadki, przynoszą serca gorące, a w rączkach przynoszą kwiatki. Do mikrofonu podchodzi i w imieniu mężów katolickich wita pan Ignacy Szczepanik, trzyma bochen chleba i sól. Mówi między innymi, dla studzianny poświętnego wybiła godzina dziejowa, bo na oczach waszych eminencje i ekscelencje i na oczach ludu Bożego dokonuje się akt koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Świętorodzinnej. Jest to źródłem naszej katolickiej dumy i naszej radości, a raduje się z nami duchowo Najświętsza Rodzina z Nazaretu. Tej koronacji dokonasz ty, najdostojniejszy księże prymasie, jako pierwszy w 50-letnim pobycie niepodległej Polski po twoich poprzednikach przedrozbiorowych. To nas cieszy i zaszczyca. Widzimy w tobie najzacniejszy przedstawicielu Kościoła, opatrznościowego syna ojczyzny. Z kolei witały dzieci. Tadeusz Kielan, Marysia Jurówna, Zosia Szczepańska, potem przedstawicielka matek pani Emilia Sochów-Starusowa. Mówi między innymi, przy tym obrazie wychowali się nasi przodkowie, nasi rodzice i nasze dzieci. Ta Matka Boża Świętorodzinna, matka zazdrosna o Boże dziecię, ta matka szarego człowieka w jego trudzie życiowym, rozdająca miłość i łaski, była zawsze i będzie dla nas wzorem, natchnieniem oraz opiekunką. Czuwała we wojnę, gdy łzy się lały. Czuwa i teraz, gdy rozrywają się węzły rodzin, gdy zagrożona jest moralność. Więc za twą macierzyńską pieczę nad ludem diecezji, nad ziemią opoczyńską i rawską i całą okolicą słusznie należy się jej wieniec chwały i wdzięczności. Niech słodkie jej wejrzenie spocznie na was, najlepsi synowie Kościoła i Polski. Następnie wita przedstawicielka panie, studentka Politechniki Teresa Zawadówna z Brudzewic-Jaźwin. Eminencjo, wybacz, że opuszczę wszystkie twoje dostojne tytuły i nazwę cię najlepszym synem Kościoła i ojcem ojczyzny. Kochasz całą Polskę, a nawet tych, co cię krzywdząco szkalują, ogarniasz miłością przebaczającą. Przybywasz do nas jako prymas Polski, jako wielki czciciel Matki Bożej, aby uwieńczyć koroną jej cudowny wizerunek. Ostatnimi przemówieniami były powitania wypowiedziane przez księdza Olgierda Kokocińskiego i księdza biskupa Piotra Gołębiowskiego. Przebogate w treści, ale też i bardzo długie, dlatego ich nie załączam. Ksiądz administrator diecezji odczytał telegram ojca świętego Pawła VI skierowany do wszystkich uczestników koronacyjnej uroczystości w Studziannie. Nastąpił kulminacyjny punkt uroczystości, koronacja cudownego obrazu. Intradę koronacyjną na tę chwilę skomponował profesor Stefan Wrocławski z Radomia, a słowa ułożył studziański duszpasterz ksiądz Władysław Natter. Gdy umilkły instrumenty i chór, do cudownego obrazu Matki Świętorodzinnej zbliżył się kardynał Stefan Wyszyński, kardynał Karol Wojtyła i biskup Piotr Gołębiowski. Ksiądz prymas poświęcił korony oraz tak zwaną klementynkę. Kardynałowie nałożyli korony na głowy Bożego Dzieciątka i Maryi, zaś biskup Gołębiowski na głowę świętego Józefa nałożył kołpak, tak zwaną klementynkę. Z piersi wszystkich kierowała się ku Maryi pieśń
witaj, studziańska, matko jedyna. Z niejednych oczu płynęły łzy ze wzruszenia i szczęścia. Jakby dla uzupełnienia aktu koronacyjnego kapłani Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri Domu Studziańskiego składają uroczyste zobowiązanie w sprawie stróżowania i pielęgnowania kultu ukoronowanego cudownego obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej, który ponad 300 lat jest otaczany czcią i miłością w parafii studziańskiej i w całej okolicy. A oto ich słowa końcowe. Przekazywać będziemy te uroczyste zobowiązania następnym pokoleniom kapłańskim naszego zgromadzenia i stróżom studziańskiego sanktuarium. Tak nam dopomóż Bóg. Zaintonowano dziękczynne, wielbiące Tedeum, Ciebie Boga wysławiamy. Rozpoczęła się uroczysta suma, której przewodniczył ksiądz kardynał Karol Wojtyła, a kazanie wygłosił ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Lud uczestniczył w śpiewach i recytacjach pod kierunkiem księdza kanonika i proboszcza z Kraśnicy Stanisława Wrocławskiego. Rozdano 30 tysięcy komunii świętych. Na końcu pasterz diecezji dokonuje uroczystego aktu oddania całej diecezji sandomierskiej i wszystkich obecnych Matce Bożej Świętorodzinie.